Wyobraź sobie, że twoja skóra to magiczna tarcza, chroniąca cię przed zewnętrznymi zagrożeniami jak niewidzialny strażnik, który pilnuje, aby nic złego nie dostało się do środka. Dermatologia, jako nauka o tej barierze ochronnej, zajmuje się nie tylko jej badaniem, ale też leczeniem, gdy pojawiają się problemy. Skóra, choć wydaje się zwyczajna, jest niczym zamek pełen komnat, które muszą działać bez zarzutu, byśmy mogli cieszyć się zdrowiem i komfortem. Choroby skóry to jak intruzi, którzy próbują przełamać tę ochronę. Wyobraź sobie alergie skórne jako złodziei, którzy wkradają się i powodują chaos, nagle pojawia się wysypka, swędzenie, zaczerwienienie. Grzybice to inny rodzaj wrogów, którzy atakują w wilgotnych i ciemnych miejscach, takich jak stopy czy paznokcie. Są to infekcje wywoływane przez grzyby, które potrafią bardzo szybko się rozprzestrzeniać. Grzybica to jak niechciany gość, który wkrada się do organizmu, zwłaszcza w te miejsca, gdzie ciepło i wilgoć tworzą idealne warunki do rozwoju grzybów. Najczęściej atakuje skórę stóp, paznokcie czy okolice intymne. Zakażenie grzybicą może nastąpić w miejscach publicznych, takich jak baseny, sauny, siłownie czy przebieralnie, tam, gdzie wilgotne powierzchnie często mają kontakt z nagą skórą. Noszenie ciasnych, niewentylowanych butów lub wilgotnych ubrań także sprzyja powstawaniu infekcji, ponieważ grzyby uwielbiają ciepłe, wilgotne środowiska. Aby chronić się przed grzybicą, kluczowa jest profilaktyka, czyli wprowadzenie kilku prostych zasad do codziennej rutyny. Pierwsze, utrzymuj skórę suchą i czystą, zwłaszcza w miejscach takich jak stopy, pachwiny czy okolice intymne. Po kąpieli dokładnie osusz ciało, szczególnie przestrzenie między palcami stóp. Drugie, unikaj wilgotnych i ciasnych ubrań. Noszenie wilgotnych skarpetek czy obcisłych ubrań, które nie przepuszczają powietrza, tworzy idealne środowisko dla rozwoju grzybów. Wybieraj ubrania z oddychających materiałów, takich jak bawełna. Trzecie, używaj osobistych przedmiotów. Unikaj dzielenia się ręcznikami, skarpetkami, butami czy obuwiem sportowym z innymi osobami. To częsty sposób przenoszenia grzybów. Czwarte, zadbaj o higienę na basenie i w siłowni. Zawsze korzystaj z klapek w miejscach publicznych, takich jak prysznice, baseny czy przebieralnie. Grzyby mogą przetrwać na wilgotnych podłogach, a bezpośredni kontakt z nimi może prowadzić do zakażenia. Piąte, regularnie zmieniaj obuwie. Noszenie tych samych butów każdego dnia, zwłaszcza jeśli są wilgotne, sprzyja rozwojowi grzybów. Daj butom czas na wyschnięcie, a jeśli to możliwe, używaj dezodorantów antygrzybicznych do butów. Do zakażenia grzybicą dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi przedmiotami, powierzchniami lub skórą osoby już dotkniętej infekcją. Grzyby mogą również przenosić się z zakażonych zwierząt na ludzi, a także z ziemi, w której grzyby mogą bytować. Odpowiednia higiena, unikanie wilgoci i zachowanie ostrożności w miejscach publicznych to najskuteczniejsze sposoby, aby uniknąć tej nieprzyjemnej infekcji. Trądzik natomiast to jak wewnętrzna wojna. Gruczoły łojowe produkują zbyt dużo sebum, zatykając pory i prowadząc do wyprysków. Czerniak, najgroźniejszy z przeciwników, to nowotwór, który rozwija się z komórek barwnikowych skóry, melanocytów, i jeśli nie jest wcześnie wykryty, może przeniknąć do innych narządów, powodując poważne zagrożenie dla życia. Jak więc chronić naszą magiczną tarczę? Zasady higieny skóry to zestaw prostych rytuałów, które warto wprowadzić do codziennej rutyny. Regularne mycie ciała delikatnymi środkami pomaga usunąć brud i bakterie, ale nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry. Nawilżanie jest jak zbroja, pozwala skórze zachować elastyczność i zapobiega pękaniu. Ochrona przed promieniowaniem UV to podstawa. Kremy z filtrem są niczym tarcza, która odbija promienie słońca, chroniąc nas przed uszkodzeniami. Warto także unikać wilgotnych i ciemnych miejsc, w których mogą rozwijać się grzyby. Wilgotne skarpety czy buty mogą być idealnym środowiskiem dla grzybic.
Profilaktyka to nasz największy sojusznik w walce o zdrową skórę. Regularne badania znamion i unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce to proste, ale skuteczne metody ochrony przed czerniakiem. Nasza skóra jest pełna receptorów, które niczym strażnicy pilnują, byśmy byli w stanie wyczuć dotyk, temperaturę czy ból. Dzięki nim wiemy, kiedy nasza skóra jest zagrożona i możemy odpowiednio zareagować. Pamiętaj, że Twoja skóra to nie tylko estetyczna powłoka, ale też kluczowy element Twojego zdrowia. Odpowiednia pielęgnacja, regularne badania i ochrona przed słońcem mogą uchronić Cię przed wieloma niebezpieczeństwami. Dbaj o nią jak o swoją najcenniejszą tarczę delikatnie, ale konsekwentnie. Teraz odpowiedz na pytania. Czym zajmuje się dermatologia? Jakie są najczęściej spotykane choroby skóry? Jakie czynniki mogą wywoływać choroby skóry? Co to jest czerniak i dlaczego jest tak groźny? Jakie są zasady higieny skóry? Czym są alergie skórne i jakie są ich objawy? Jakie zagrożenie dla skóry stanowi promieniowanie UV? Czym jest fotostarzenie się skóry? Jakie są zasady profilaktyki, które pomagają chronić skórę przed chorobami? Jakie są funkcje receptorów znajdujących się w skórze? A pod filmem znajdziesz link, z którego możesz pobrać notatkę do tego tematu, odpowiedzi do zadanych w filmie pytań oraz test sprawdzający Twoją wiedzę wraz z poprawnymi odpowiedziami.